Witam serdecznie, Adam Onyszczuk. Jesteśmy dzisiaj na stadionie Arka Albigowa, a moim gościem jest prezes Arki Albigowa Marcin Bartman. Cześć Marcin. Witam serdecznie. Dziś obchodzicie 20-lecie klubu. Proszę powiedzieć, jak wspominacie ten okres czasu, poza tym, że czas szybko leci? No to ogólnie prezesem jestem dopiero 2 lata, to ja wspominam w zarządzie też jakieś 2 wcześniej. Jeżeli chodzi o naszą historię klubu, no nie było tego boiska w Albigowej nigdy. Graliśmy gdzieś tam koło szkoły, na jakichś boiskach betonowych. W końcu wpłynął na to taki czynnik, w sensie wrócił do nas były piłkarz reprezentacji Polski, Wiesław Cisek. No i zainicjował powstanie stadionu i powstanie klubu naszego w Albigowej. No i tak 20 lat, no już jesteśmy. A skąd właśnie się pojawił taki pomysł? No bo no w każdej wiosce jest drużyna. Była tu potrzeba zbudowania kolejnej drużyny? No widać, że był potencjał w chłopakach. Byli głodni gry. Graliśmy gdzieś po wioskach tutaj okolicznych, w Soninie, w Kraczkowej, w Kosinie, dlatego w Handlówce. Dlatego nie było gdzie grać, w końcu była inicjatywa, żeby powstał ten klub, no i mamy go w końcu i jest 20 lat w końcu klubu. No w tym roku idealnie zbiegło się sukces sportowy z 20-letnim jubileuszem. Ponownie awansowaliście do A klasy. Powiedz szczerze, planowaliście? Ogólnie nie było jakiegoś parcia bardzo na tą A klasę. Wprowadziliśmy 7 juniorów do grupy seniorskiej i na spokojnie było powiedziane trenerowi, gramy swoje, nie ma parcia na A klasę. No ale ta A klasa otworzyła do nas ręce, no to żeśmy ją przyjęli. No i wiadomo, no cieszymy się bardzo i zobaczymy. No, analizując waszą grę w dotychczasowych sezonach, to tak można powiedzieć, że balansujecie między klasą B a klasą. Jak teraz będzie? No jeżeli chodzi tak, no ta drużyna seniorska balansuje, tak jak na B, w B klasie, A klasa. W tej A klasie to tak dostajemy w szczególności bawę. Tak, no ale nie poddajemy się, no i mamy zaplecze juniorskie, dlatego myślę, że idziemy do przodu. Proszę powiedzieć tak dotychczasowej, tej 20-letniej historii, kto wypłynął na takie szersze wody, kogo można wspomnieć? Z trenerów, zawodników? No to jeżeli chodzi o naszych zawodników, to oni tak balansowali okręgówka, A klasa, nie ma tam jakichś gwiazd. Chłopaki raz wyjeżdżają od nas, ale zaraz wracają, pomagają temu klubowi cały czas, żebyśmy awansowali do tej A klasy czy wyżej. No tak. A jak wygląda struktura waszego klubu? Ile macie drużyn młodzieżowych? No to na chwilę obecną mamy 4 drużyny młodzieżowe, no i drużynę seniorską. Mamy bardzo sprytnych, zdolnych chłopaków w juniorze młodszym, teraz żeśmy zgłosili. 2 lata grali teraz w czwartej lidze podkarpackiej, dlatego mamy nadzieję, że to jest nasza przyszłość. I na koniec powiedz, czego wam życzyć z okazji tego 20-lecia klubu? No to jak najmniej kontuzji na pewno w tym sezonie. Spróbujemy coś pograć w tej A-klasie, spróbujemy pograć juniorem młodszym również. No i tak, żebyśmy nie byli chłopcem do bicia bardzo, ale no postaramy się coś tam tych punktów zdobyć. W takim razie ja wam gorąco życzę, żebyście się utrzymali na dłużej w tej A-klasie, a może coś więcej jeszcze powalczyli, coś w historii. Ostatnio coraz częściej takich jest dużo sytuacji, że po raz w historii choćby Leśna, Wólka Podleśna awansowała do klasy okręgowej, więc gratulacje, wszystkiego najlepszego, no i do zobaczenia na kolejnych meczach w Arce Albigowa. Dzięki.